Rzecha, wróżenie z faktów, wydanie specjalne. Kłaniam się Państwu, wydanie specjalne, bo dziś na początku roku 2019 będziemy próbowali przewidywać na cały rok, co się wydarzy w polityce krajowej, a przewidywać będą ze mną Rafał Ziemkiewicz, Tygodnik do Rzeczy. Witam cię, Rafale. I Maciej Chutkiewicz, TVP3. Dzień dobry. Zacznijmy od pytania, które się w końcówce minionego już roku przewijało kilkakrotnie i tak różnie było, bo czasem się wydawało całkowicie, ta teza całkowicie absurdalna, potem niektórzy komentatorzy zaczęli twierdzić, że to jednak może mieć sens. Chodzi o przyspieszone wybory. To jest chyba taka pierwsza duża kwestia polityczna, która nas czeka, bo mamy ten kalendarz wyborczy ustalony. Gdyby był planowy, to najpierw mielibyśmy wybory do Parlamentu Europejskiego w maju i potem na jesieni, w październiku, mielibyśmy wybory do Parlamentu Krajowego. No ale pojawiła się taka koncepcja, podobno gdzieś z wewnątrz partii rządzącej, że wybory do naszego Sejmu i Senatu mogą być przyspieszone, żeby ustawić te elekcje w korzystniejszej dla partii rządzącej kolejności i jako sposób doprowadzenia do tych wyborów jedyny chyba możliwy to byłaby kwestia nie uchwalenia budżetu, ale też i prowizorium budżetowego, które konstytucja przewiduje w razie nieuchwalenia tego stałego budżetu, czyli te dwa akty musiałyby zostać nieuchwalone, żeby prezydent mógł zdecydować o rozwiązaniu parlamentu. Czy to jest prawdopodobny wariant rozwoju wypadków, czy nie? Rafał Ziemkiewicz. Mało bardzo prawdopodobny. Sądzę, że to jest to, co nieboszczyk Bronisław Geremek nazwał faktem prasowym. To znaczy została puszczona taka plota, bo ona jest, podejrzewam się, że bardziej ze strony opozycji, bo ona jest najkorzystniejsza dla Grzegorza Schetyny, który ma pałkę do dyscyplinowania, tam szybko, szybko, jednoczmy się, znaczy wszyscy ruki paszwam tutaj i do Koalicji Obywatelskiej wchodźcie. Trochę to jest również korzystne dla dyscyplinowania nastrojów wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast poważnie mówiąc, to byłoby bardzo kosztowne wizerunkowo dla partii rządzącej, bo wszyscy wiemy pewne rzeczy i wyborcy też wiedzą, ale nie lubią, jak się to robi otwarcie. To byłoby takie bezczelne pokazanie, że partia rządząca ustawia wybory pod siebie. Budżet byłby tutaj oczywistym pretekstem, no chyba, że udałoby się zatrudnić jeszcze raz opozycję, żeby wykonała jakąś taką chucpę typu Ciamajdan i uniemożliwiła powołanie budżetu, to wtedy PiS mógłby wystąpić nas, dobrze, to zróbmy to, potwierdźmy w takim razie, kto rządzi, Leon czy jego dzieci. I to rzeczywiście byłoby, no ale to tutaj chyba nie zrobią tego po raz drugi, prawda? Wydaje mi się, że tutaj oni nie zrobią po raz drugi, bo się jednak oni w sensie opozycji przyjechała na tym Ciamajdanie 2 lata temu, proszę zobaczyć. Zobaczyć, że jednak nastroje tam osłabły. Już nie wierzą w to, że na każde gwizdnięcie wyjdą 3 miliony na ulicę i zmuszą władzę do wyskakiwania z okien, jak to robili. Ale z drugiej strony Jarosław Kaczyński też już raz podjął decyzję o przyspieszonych wyborach. Ona właściwie była wymuszona na nim w 2007 roku, bo właściwie nie było wyjścia. Trwanie rządu mniejszościowego demolowanego jeden po drugim niekonstruktywnymi wnioskami, bo ministra nie trzeba mieć wniosek ufności. Ja przypomnę, co wtedy Platforma wyrabiała, więc powiedzmy, że ta decyzja była wymuszona, ale też jak ktoś sięgnie do gazet z 2007 roku, to zobaczy, że jeszcze miesiąc przed wyborami tam były lamenty, łkania, tarzanie się po ziemi, że PiS wygra, dostanie większość, jeśli nie konstytucyjną, to samodzielną rządzącą i w Pogoluszce będzie tragedia. No powiem, się okazało, że jednak tragedia była w przeciwną stronę, to znaczy PiS stracił większość blokującą nawet. A przecież miał wtedy swojego prezydenta, więc sądzę, że to też jest trauma. Inna zupełnie. Wtedy była taka atmosfera, że PiS to jest totalny obciach. Ta atmosfera się trochę zaczyna robić momentami teraz znowu, ale większym obciachem dalej jest wciąż opozycja, czyli zupełnie inaczej niż te 10 lat temu. Znaczy dzisiaj większy wstyd jest powiedzieć, że się głosuje na Platformę niż na PiS mimo wszystko. Chociaż ludzie generalnie, wydaje mi się, nie wiem jak na święta te rozmowy wyglądały, tam gdzie ja miałem okazję być, to raczej unikano tych tematów, bo prowadziły do kłótni. Więc też się zastanawiam, jak to funkcjonuje. Ale rzeczywiście w 2007 roku ta sytuacja była jednak nieco inna. Fakt, że Jarosław Kaczyński na tym się przejechał dość mocno
I dlatego moim zdaniem, ja się z tym zgodzę, to jest jakiś rodzaj balonu próbnego, taki wypuszczony. Czyli jakby zastanawiamy się, to jest koncepcja, która mogłaby być rozważana, ale bardzo mało realna. Znaczy w Polsce nie ma takiej tradycji, nie jesteśmy Wielką Brytanią po prostu. No. Nie ma takiej tradycji, żeby w najbardziej korzystnym dla siebie momencie rozpisywać nowe wybory. Nie ma do tego też rozwiązań prawnych, żeby zrobić coś takiego w miarę łatwo i rzeczywiście nie dostać batów z tego powodu, że robi się to wyłącznie pod siebie. To ja się zawsze jest to, zawsze jest to uważane za świadectwo tego, że coś nie idzie dobrze, że jest jakiś poważny problem. Chociaż z drugiej strony... To, boją się, że nie wygrają wyborów w normalnym terminie, tak? Czyli normalny wyborca, bo ludzie są racjonalni wbrew temu, co politycy i kombinują. Jeżeli oni nagle skracają pół roku, to znaczy co? To znaczy, że za pół roku się spodziewają, że to wszystko jak... Może być gorzej. Rąbnie, walnie, to już wtedy przegrają, nie? No to tak by ludzie to odczytali. Mogłoby tak być, chociaż też jest, przepraszam, jest też sporo plusów takiego rozwiązania dla Prawa i Sprawiedliwości, bo rzeczywiście mogłoby być tak, że te nastroje dzisiaj, bo nie, te wybory, mówiono o nich, że mógłby to być marzec, zdaje się, prawda? Czyli jeszcze dwa miesiące przed wyborami do Europarlamentu, które pewnie nie pójdą PiS-owi specjalnie dobrze. W związku z tym, no łatwiej rzeczywiście byłoby te wybory parlamentarne wygrać teraz nawet z takim poparciem sięgającym w miarę stałym około tam 40%, przynajmniej tych badanych, którzy wiedzą, na kogo chcą głosować i deklarują, że pójdą na wybory. Więc jest sporo plusów, które można dostrzec tak, w takim rozwiązaniu dla partii rządzącej. W tym między innymi też właśnie krzyczenie na swoich posłów, tam dyscyplinowanie ich i tak dalej. Jakby jest wiele rzeczy, które rzeczywiście za tym stoją, ale jednocześnie ryzyko jest tak wielkie, że moim zdaniem nie zostanie podjęte. Jeszcze jedna rzecz tutaj trzeba powiedzieć. De facto decydującą rolę miałby pan prezydent w takim scenariuszu i on by mógł po prostu odmówić współpracy. No, tak, bo była taka sugestia. Przypomnijmy, że jednym z wywiadów konstytucja chyba tak mówi dokładnie. To znaczy konstytucja mówi wyraźnie, że jeżeli w określonym czasie nie trafi do prezydenta do podpisu projekt budżetu, to czy może uchwalony budżet lub prowizorium budżetowe, to może w ciągu 14 dni ogłosić rozwiązanie parlamentu. Może, ale nie mówi. Oczywiście. A parę razy był spektakularnie upokorzony przez większość parlamentarną, kiedy jego inicjatywy potraktowano z buta, w związku z czym też można sobie wyobrazić, że chciałby, a w każdym razie czegoś by w zamian zażądał za to, że skorzysta z tej możliwości rozwiązania. No, wybory prezydenckie są jeszcze za ponad rok, w związku z tym no, też pytanie, czy Andrzej Duda jest naturalnym kandydatem i pozostanie tym naturalnym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na ten urząd, na drugą kadencję, bo tam też cały czas krążą różne głosy, a że tak, a że nie wiadomo. Deklaracje padały z jednej i z drugiej strony, ale jak to się skończy, to też trudno przewidywać. A to skoro zaczęliśmy o tym mówić, to może właśnie zanim powiemy o wyborach do Parlamentu Europejskiego, co będzie robić opozycja, jak się będzie przygotowywać koalicja i o wyborach do Sejmu, to właśnie powiedzmy parę słów o panu prezydencie, skoro już Maćku zacząłeś ten temat. Jak sobie pan prezydent waszym zdaniem w tym roku poradzi? Bo to jest ostatni pełny rok, kiedy Andrzej Duda może próbować coś własnego zbudować, może próbować zbudować własną pozycję właśnie z wyborami 2020 roku w perspektywie. No i tu też się pojawia oczywiście pytanie o ewentualnego kontrkandydata. Jaki ten rok waszym zdaniem będzie dla Andrzeja Dudy? Jednym słowem trudny. Tak jak cała ta kadencja, jak się okazuje. To znaczy, moim zdaniem prezydent po jednej czy po dwóch takich próbach wybicia się na pewną samodzielność raczej nie będzie próbował poważnie, na poważnie trzeci raz, bo nie ma sukcesu w tych jego próbach tak naprawdę. Znaczy to, co referendum konstytucyjne, które okazało się jednak porażką, czy te wetowanie ustaw będących jakby clue tak naprawdę reformy sądownictwa i potem problemy, które były z tego powodu, niezależnie od tego, jak to merytorycznie wyglądało, to chyba raczej nie pomogło mu tak naprawdę. Z drugiej strony oczywiście no, cały czas trzeba pamiętać o tym, że prezydent nie wygrywa głosami jednej partii. Andrzej Duda miał, zdaje się, 6 milionów głosów, więc to nie są tylko wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. On musi patrzeć... 8600. 5700 miał PiS jako partia. Ale... O właśnie, okej. Okay. No Komorowski 8 wtedy. Więc no więc trzeba tak patrzeć na to znacznie szerzej. To nie są tylko wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, więc jasne też jest, że prezydent musi się uśmiechać też do innych elektoratów i pokazywać, że widzi szerzej i że nie jest tylko taki bardzo w tym na takim samym odcinku jak Prawo i Sprawiedliwość. No, skoro o tym mówisz, ja się z tym zgadzam, ale jak waszym zdaniem będzie wyglądała ewolucja postawy Andrzeja Dudy? Niektórzy komentatorzy zwrócili uwagę. Ja uważam, że to jest trafne spostrzeżenie, że w ostatnim czasie wypowiedzi pana prezydenta, zwłaszcza te dotyczące reformy sądownictwa, ale nie tylko, bywają
zaskakująco emocjonalne, takie jakby przesunięte właśnie nie ku centrum, tylko raczej ku twardemu elektoratowi. Czy to jest, czy dostrzegacie taką tendencję, czy to się będzie pogłębiać, czy to jest tylko chwilowe, czy to może jest jakaś kwestia taktyki politycznej? Moim zdaniem można by to oceniać w takich kategoriach przypodobania się, czy jakby pewnego powrotu na łono Prawa i Sprawiedliwości. Na razie ja bym to tak oceniał. Czyli jakby próba wrośnięcia w swój stary elektorat, także w części, w część partyjną, a potem będzie szansa, bo do tych wyborów jest jeszcze trochę, na budowanie takiego wizerunku centrowego, co zresztą w samym PiS-ie już się zaczyna, żeby zwrócić uwagę tylko na panią profesor Pawłowicz. No, jeżeli tak jest, rzeczywiście ja nie zauważyłem tej tendencji. Jeżeli tak jest i jeżeli założyć, że jest to jakoś przemyślane ze strony pana prezydenta, a nie chcę się dopuścić zbrodni obrazy majestatu, ale nie jest to wcale powiedziane, że na pewno. Może tu rzeczywiście jakieś emocje zagrały raz czy drugi. To by znaczyło, że Jarosław Kaczyński jest postrzegany jako słaby i niezbyt zdrowy, bo jak wiemy w PiS-ie o wszystkim decyduje oczekiwanie na tę godzinę W, kiedy to prezes obżył jak najdłużej, oczywiście wiecznie, ale wiadomo, że wiecznie nie będzie kontrolował sytuacji, kiedy się zacznie wojna sukcesyjna. Czy ona się zacznie w tym roku, to ja nie wiem. Niech nas Pan Bóg broni, bo choćby ktoś, nie wiem jak, nie lubił rządów osobistych Jarosława Kaczyńskiego, to niech sobie wyobrazi ten proces, co było przed wojną, bo jak był tak zwany proces dekompozycji, sanacji, i pomnóżmy to razy trzy co najmniej. Ale może to jeszcze nie w tym roku. Więc gdyby rzeczywiście pan prezydent się zaczął jakoś starać o po prostu poparcie w aparacie partyjnym i w strukturach, to by znaczyło, że ma jakieś wieści, że trzeba się przyszykować do tej akcji jeszcze przed tym, zanim się przyszykuje do wyborów. Bo z punktu widzenia wyborów w 2020 to jest działanie absolutnie nietrafione, ponieważ no zobaczmy, czego Polacy wymagają od prezydenta. Idealnym prezydentem dla Polaków był Aleksander Kwaśniewski. Wbrew pozorom całkiem nieźle oceniają Bronisława Komorowskiego. Najgorzej oceniają Wałęsę i Lecha Kaczyńskiego. Jaka była wspólna cecha Wałęsy i Lecha Kaczyńskiego? Przepraszam, że znowu jestem blisko obrazy zbrodni majestatu. Ale wspólna cecha była taka, że oni próbowali być prezydentami aktywnymi. Polacy tego nie lubią. Oni lubią widzieć w prezydencie takiego fajnego celebrytę i zarazem gościa, który jest takim, no nie wiem, super arbitrem, gościa, który ma taki wyłącznik w ręku, bezpiecznik, w razie jakby coś politycy już takiego zupełnie nagwazdrali, to on to weźmie, wyłączy, to zobaczy, że po każdym wecie prezydentowi przybywało, mimo że on był strasznie krytykowany we własnym elektoracie, mimo że elektorat opozycyjny też go jechał po nim jak po przysłowiowej burym psie i że to w ogóle to weto to jest oszustwo i tak dalej, ale to się ludziom podobało, bo on okazał, że w razie jak coś jest niepokojącego, co ludziom zakłóca poczucie bezpieczeństwa, to prezydent zadziała. I właściwie jeżeli prezydent nic nie będzie robił, nawet mając taki delikatnie mówiąc chaos u siebie w kancelarii, w koncepcjach, w polityce personalnej, jakie przez te trzy lata pokazał, a nie będzie nic robił zupełnie, tylko będzie właśnie bardzo dobrze przemawiał, reprezentował nas godnie. No i może coś zawetuje jeszcze ewentualnie. Jeszcze od czasu jeszcze coś zawetuje, żeby pokazać, że nie jest na pasku partii rządzącej, tylko jest samodzielny, to moim zdaniem drugą kadencję ma w kieszeni. I choć oczywiście los jego, sam ten fakt, jak został prezydentem, powinien go uczulić na to, żeby za bardzo nie ulegać takiemu przekonaniu. Ale powiedzmy, że ma bardzo duże szanse wygrać to i raczej nie wyobrażam sobie, że PiS mógłby pójść na coś takiego, żeby nagle oznajmić, że Andrzej Duda nie jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta, bo to by się skończyło tak jak w wyborach samorządowych w paru miastach, które się wydawało tak żelaźnie pisowskie, że jak PiS wyrzucił prezydenta miasta z PiSu i powiedział, że kandydatem PiSu jest ktoś innego, a ten prezydent miasta, nie będę już palcem pokazywał, wystąpił w wyborach jako niezależny i zmiażdżył kandydata Prawa i Sprawiedliwości. To by się tak samo moim zdaniem skończyło. Natomiast ja to, bo o ile w dużej mierze się zgadzam z moim przedmówcą, to myślę sobie, że mimo tego jednowładztwa Jarosława Kaczyńskiego, to też nie jest tak, że tego aparatu partyjnego nie trzeba trochę przekonywać do pewnych działań. I myślę, że znacznie łatwiej Jarosławowi Kaczyńskiemu będzie powiedzieć na jakimś zebraniu politycznym PiSu, tak, Andrzej Duda jest wciąż naszym kandydatem, wtedy, kiedy Andrzej Duda będzie pokazywał, że chce być tym kandydatem, że zgadza się z pewnymi rozwiązaniami i tak dalej. To nie musi być jakieś sprawa na ostrzu noża, to mogą też być pewne niuanse takie, które gdzieś tam jakoś tam widać. Te emocje w polityce, zwłaszcza takiej partyjnej, moim zdaniem są dość istotne, zwłaszcza w takim dzisiejszym PiSie, który nie jest w dużej mierze partią profesorów, tylko jest taką partią, pewną pozostałością w dużej mierze, bo jakichś takich
nie wiem, połączeniu LPR-u z samoobroną czasami. Skoro zaczęliśmy mówić o wyborach prezydenckich, co prawda jeszcze w kolejnym roku, no ale już w kontekście kandydatury Andrzeja Dudy i tego, jak prezydentura Andrzeja Dudy będzie w 2019 wyglądała, no to musimy powiedzieć o tym najbardziej przez opozycję chyba oczekiwanym potencjalnym kontrkandydacie i jego roli w tym nowym roku, czyli o Donaldzie Tusku. Oczywiście nie mamy pojęcia dzisiaj, czy on będzie kontrkandydatem Andrzeja Dudy, czy nie, no ale możemy spróbować przewidywać, jaką on sam będzie chciał odegrać, jaką odegra rolę w tych dwóch kampaniach wyborczych, które się będą toczyć. Na ile mocno się zaangażuje, czy będzie tylko zdalnym patronem, czy może tak się dogadał ze Schetyną, że jednak będzie robił coś więcej, że może będzie tutaj coraz częściej przyjeżdżał. No, widzieliśmy, że jeżeli przyjeżdża, to moim zdaniem jednak dosyć spontaniczną reakcję, całkiem taką sporą wywołuje, bo było parę takich momentów. Oczywiście to są aktywiści mocno antypisowscy, którzy go tam spotykają. Ale na przykład jak się pojawił w Krakowie, to mam wrażenie, że to było bardziej spontaniczne, że to już nie byli tylko jacyś kodowcy, ale... Gdyby to decydowało o wyniku, że gdyby entuzjazm pewnego najbardziej zaangażowanej grupy wielbicieli rzeczywiście wpływał na wynik wyboru, to Patryk Jaki by miażdżąco w Warszawie wygrał. No, Patryk, jak się porówna, co się działo na jego spotkaniach, a co się działo na spotkaniach Rafała Trzaskowskiego. No i Robert Biedroń na przykład, który rzeczywiście gromadzi na tych swoich spotkaniach. No i rządziłoby Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, które lekko wyprowadza na ulicę dwa razy więcej ludzi, niż zdołał to zrobić Platforma z Kodem i wszystkie razem. Na Donalda Tuska mówię również właśnie dlatego, że być może one mają taką moc budowania pewnego złudzenia po stronie opozycji, że Donald Tusk przyjeżdża, kiwnie palcem i tu się od razu tłumy pojawiają, więc jakby on objął patronat nad naszymi siłami demokracji, no to już byśmy wygrali po prostu bezapelacyjnie. Tylko to nie jest takie proste, to znaczy... Pamiętacie pewnie, jak Donald Tusk był przesłuchiwany przez prokuraturę i on wtedy robił takie ustawki, w stylu na przykład jeździł pociągiem po Polsce, tak? Z Warszawy do Gdańska, zdaje się, czy z Gdańska do Warszawy przyjechał Pendolino i część dziennikarzy już wsiadła w Gdańsku do tego pociągu, żeby zobaczyć, jak on tam siedzi. Ludzie na peronie czekali, a potem był spacer na piechotę na krakowskie przedmieście, gdzie ta prokuratura się mieści i tam można było mu towarzyszyć i grupa ludzi się zebrała. I okej, to był wtedy pierwszy raz, to było nagłośnione. A potem przyjechał drugi raz i nikt nie przyszedł. Znaczy tam było więcej dziennikarzy niż ludzi, którzy byliby tym tak naprawdę zainteresowani. Więc to też jest złudne, czy on ma tę moc taką w sobie, o której Rafał Ziemkiewicz wcześniej mówił, czyli właśnie takiego człowieka, który jest pewnego rodzaju rozjemcą, który jest ponad tym wszystkim, bo to jest tak trochę, tak? Takie oczekiwanie na Tuska, na takiej zasadzie właśnie, że on przyjdzie i uspokoi to całe towarzystwo, że powie, no takim Gajowym z tego dowcipu będzie, tak? Który wyrzuci z lasu tych, którzy tam gonią jedni drugich. Tylko to właśnie moim zdaniem sam Tusk tego jeszcze nie wie dzisiaj tak naprawdę. Znaczy oczywiście jakieś rozmowy trwają. Jestem przekonany, że już ustalili mniej więcej jaka będzie jego rola dotycząca wyborów do Europarlamentu. Tutaj będzie pewnie znaczna. Moim zdaniem pojawi się parę razy w Polsce. Oczywiście nie będzie formalnie brał udziału w kampanii wyborczej, bo nie będzie mógł, ale sama jego obecność będzie coś tam znaczyła. Natomiast co do wyborów prezydenckich, moim zdaniem on jeszcze sam nie wie. Znaczy, moim zdaniem to jest jeszcze tak, że oni jeszcze sprawdzają, ale też z drugiej strony nie bardzo mają lepszego kandydata, przynajmniej ta dzisiejsza opozycja. I to jest chyba właśnie ten kult Donalda Tuska, bo rzeczywiście on jest ostatnią nadzieją, no powiedzmy, że białych, no chociaż to nie wiem, czy to jest właściwa barwa dla totalnej opozycji, ale jest tą ostatnią nadzieją. Jest gdzieś tam, tkwi w pamięci cały czas ten Tusk sprzed roku 2000, nawet powiedzmy 2014, powiedzmy, czyli taki Tusk, zawsze ile razy Platforma wpadała w kłopoty, to on wsiadał w autobus, jechał po Polsce i rzeczywiście odwracał to, bo on jest cały czas sprawny. Widzieliśmy to w czasie przesłuchania komisji Amber Gold, że jest na gębę trudny do pokonania, prawda, że jest PR-owsko cały czas na innym poziomie niż partia rządząca. Ale to fakt, że Tusk, który przypomnijmy, no, zrobił w końcu w konia kogo jak kogo, ale swoją partię to najbardziej. No, wyrolował ich kompletnie, do ostatniej chwili wmówił im, że się nigdzie nie wybiera, że walczą tutaj o stanowisko niby tylko jakiegoś tam w Komisji Europejskiej, ale tak naprawdę to wysokiego przedstawiciela dla Radosława Sikorskiego, w co ten ostatni zresztą najbardziej uwierzył i chyba do dziś nie zauważył, że nie jest tym wysokim przedstawicielem w Unii Europejskiej. No, w każdym razie no, porzucił ich, po prostu wykorzystał, porzucił, zostawił Zewą Kopacz i Bronisławem Komorowskim
Komorowskim i ręką za plecami. I teraz okazuje się, że to jest jedyna nadzieja, że może on wróci i jakoś wrócą z nim do Belady. To pokazuje, jak głębokim rozkładzie jest tak naprawdę opozycja, jak ma brak przywódców. Gdyby ktoś pytał jeszcze miesiąc temu na pytanie, czy Donald Tusk wrócił do polskiej polityki, ja mówiłem stanowczo nie, ponieważ nie ma powodu żadnego tutaj wracać i tylko straszy, lubi tak postraszyć PiS jakimś spotem, jakimś tym występem, żeby no ja tu mogę wrócić, więc to się tego. Natomiast w tej chwili się zastanawiam, że jest taka możliwość, że po prostu zostanie jakby delegowany do Polski. Znaczy mam wrażenie, że organa unijne, biurokracja unijna poszła na otwartą wojnę z Polską. To już jest coś bardzo bezprecedensowego. Jak ale Polska też pamiętajmy też, że jesienią będzie już nowa Komisja Europejska. I zanim właśnie, no dobrze, to prawda, ale myślę, że jeżeli obecna biurokracja, bo tam trochę w Unii Europejskiej to tam wyniki mogą być różne, ale rządzi to samo. To też tak jest taki deep state trochę jak w Stanach, tak? Trump wygrał, ale tak naprawdę tam cały czas inni ludzie wciąż są u władzy. Więc ta eurokracja, myślę, że po prostu może taką propozycję nie do odrzucenia Donaldowi Tuskowi złożyć, że ty jesteś tam potrzebny, żeby odzyskać Polskę dla nas, dla Unii Europejskiej, dla wartości oczywiście. Tym bardziej, że może po prostu nie być innej oferty. No, proszę zobaczyć, że Tusk właściwie wypadł tam z tej karuzeli, bo tak, on był człowiekiem Angeli Merkel, Angela Merkel słabnie. Próbował się podwiesić pod Macrona, wykonał rolę stupajki Macrona w Brexicie, w związku z czym wszyscy go znielubili, najbardziej Anglicy, a patron tutaj się okazał właśnie, no delikatnie mówiąc, już nie jest postrzegany jako nowa nadzieja Europy, więc po prostu Donald Tusk może nie dostać żadnej satysfakcjonującej oferty. Oczywiście wypracował sobie już taką emeryturę, że się tym nie musi przejmować, ale być może ambicje jednak, że chciałby jeszcze być ważnym graczem, być może takie będzie i przyjmie taką ofertę, że my ci tutaj pomożemy, by dostaniesz odpowiednie decyzje Banku Centralnego Europejskiego, odpowiednie wyroki TSUE w odpowiednim momencie, ale musisz zawalczyć, prawda, i Polskę odzyskać dla Europy. To się zaczyna robić prawdopodobnie. A mówiliście o tym, że opozycja, czy ty mówiłeś, Rafale, że opozycja jest w głębokim rozkładzie, no to kolejne pytanie, które musimy postawić, przewidując na ten rok, jest, czy opozycja się zjednoczy i przed którymi wyborami, a także w jakim stopniu? Czy to będzie małe zjednoczenie, czyli pozostanie Koalicja Obywatelska i tyle, czy to będzie jakieś duże zjednoczenie, o którym niektórzy marzą i które się też w niektórych sondażach pojawia, czyli Koalicja Obywatelska plus SLD plus PSL plus może nawet Robert Biedroń, a nawet w jednym sondażu OKO.press pojawiła się też partia teraz pana Ryszarda, co jest o tyle zabawne, że to by wtedy musiała być w tej koalicji łącznie z Nowoczesną, którą pan Ryszard zostawił. Z obydwoma Nowoczesnymi, że z tą częścią Nowoczesnej, która przeszła do Platformy i tą, która cały czas tak zamierza być w koalicji, ale stawiać warunki. Ale to jest pytanie właśnie o perspektywy zjednoczeniowe opozycji. Moim zdaniem przed wyborami do Europarlamentu będą jakieś przymiarki. Znaczy, zakładamy, że wybory do polskiego parlamentu są na jesieni. Jeżeli tak będzie i tak pozostanie wszystko, to moim zdaniem przed wyborami do Europarlamentu będą przymiarki do koalicji, ale nie powstanie taka wielka koalicja, która miałaby zmienić świat i Polskę. Ona, jeżeli powstanie, to powstanie przed wyborami do polskiego parlamentu, do Sejmu i Senatu naszego. I rzeczywiście wtedy ma realne szanse na to, żeby przejąć władzę od PiS. Tylko oczywiście nikt nie wie, co będzie dalej tak naprawdę. Znaczy to jest tak naprawdę najciekawsza, najbardziej zabawna kwestia. Grzegorz Schetyna premierem i wtedy, nie wiem, liberał ministrem finansów, jakiś socjalista ministrem pracy i wszyscy się będą dogadywać. Ja w ogóle tego nie widzę, nie wiem, jak oni by mieli funkcjonować wtedy. Anna Żukowska z SLD coś takiego napisała na Facebooku, gdzie opisała, jak mogłoby to funkcjonować i zresztą sama wskazała, że jej zdaniem nawet gdyby ta bardzo dziwna zupełnie koalicja była w stanie wygrać wybory, to i tak nie będzie w stanie rządzić, a w dużej mierze sposób wybierania i sposób liczenia głosów w Polsce sprawi, że nawet i tak PiS może te wybory wygrać, mimo tego, że ta koalicja będzie wielka. No, to do przewidywania, czy koalicja, czy opozycja się połączy, czy też się nie połączy i przed którymi wyborami i w jakim stopniu, wrócimy już za kilka minut w programie Wróżenie z Faktów z Rafałem Ziemkiewiczem i Maciejem Hutkiewiczem. Zostańcie Państwo z nami.
Łukasz Warzecha, Wróżenie z faktów, wydanie specjalne, druga część programu. Z Rafałem Ziemkiewiczem i Maciejem Chutkiewiczem rozmawiamy o tym, co w polskiej polityce będzie się działo w tym nowym 2019 roku. Skończyliśmy na pytaniu o to, czy opozycja się zjednoczy, kiedy i w jakim stopniu. Rafał Ziemkiewicz. Trzeba pamiętać, że idolem Grzegorza Schetyny jest Jarosław Kaczyński. On dokładnie powtarza drogę. Jest idolem w tym sensie, że jest politykiem, który... Wzorem do naśladowania. Tak, można tak powiedzieć. Oczywiście Grzegorz Schetyna się do tego nie przyzna, ale to widać, że kopiuje po prostu każde z zachowań, które pozwoliły Jarosławowi Kaczyńskiemu dokonać dzieła, które teraz Grzegorz Schetyna podziwia. To dzieło polegało na tym, że był 8 lat w opozycji, przegrał 8 razy wybory, jeśli dobrze liczę, i nie pozwolił się odwołać z szefowania partii, nie pozwolił wyrosnąć żadnej opozycji wobec tej partii, która by odebrała jej znaczącą część elektoratu, i nie dopuścił do rozłamu, który by jakąś część elektoratu zabrał, bo w porę wszystkich wywalał. No i Grzegorz Schetyna gra o to samo. On oczywiście deklaruje, że chodzi o to, żeby odsunąć PiS od władzy, ale chodzi o to, żeby odsunąć PiS od władzy na rzecz Grzegorza Schetyny, a nie tak w ogóle go odsunąć od władzy, ponieważ w tym Schetyna by nie miał żadnego interesu. Więc to jest ciekawa gra, którą on prowadzi. No, na razie wydaje mi się, że problem ma taki, że tam jest taka tendencja właśnie, żeby wykreować nowego lidera. Nie zdziwiłbym się, znając Grzegorza Schetynę, gdyby nie było tak, że z całą aferę z bonifikatą to najpierw w jakiś sposób podpuścił Trzaskowskiego, żeby te bonifikaty zlikwidował, a potem go wezwał i ochrzanił publicznie, żeby pokazać, że mu kazał ją przywrócić, bo cały czas jest to zagrożenie, bo jest grupa w PO, która chce Rafała Trzaskowskiego wylansować na frontmana, no więc to oczywiście Grzegorzowi Schetynie by nie pasowało. I ja bym wszystko pod tym kątem oglądał. Znaczy Schetyna gra o to on nie grał w władzę w tej kadencji, bo wie, że to jest niemożliwe, że zresztą ten... W tej kadencji, czyli której? W tych wyborach, powiedział, 2019 roku. Że nie byłby w stanie takiej władzy sprawować z tą zbieraniną, którą ma wokół siebie. Jest nastawiony na powtórzenie wariantu Kaczyńskiego, czyli nieco dłuższego marszu, czyli na dwie kadencje. I w tych wyborach jedyne, co może osiągnąć, to sparaliżować PiS maksymalnie. I tu rzeczywiście to jest jakaś realna alternatywa, bo może być tak, że albo PiS będzie miał większość do rządzenia, albo PiS będzie nie miał większości do rządzenia i nikt nie będzie miał większości, bo żadna sensowna większość się nie da skleić. To będzie jeden wielki chaos, w którym nastąpi czas takich, nie wiem jak to odmienić, kałużów, bo nie wiem, jak się nazwisko odmienia, i tak naprawdę o tym, co się w Polsce będzie działo, będzie decydował kilku czy kilkunastu posłów, którzy sobie będą zmieniać barwy klubowe, oczywiście kierując się przekonaniami i wartościami i w ogóle i tak dalej. Czyli pierwszy raz będziemy mieli w polskim parlamencie do czynienia z posłami niezależnymi. No mieliśmy już takie tam kluby federacyjne, parlamentarne, pamiętam, które oferowały dość jawnie swoje poparcie za ten, ale taki jelcynizm to jest rzeczywiście realne zagrożenie. Mam nadzieję, że tego nie dojdzie, ale ta przypomnę, że za Jelcyna tam było, że do każdego głosowania dokupowano posłów, fundując im dacze czy łady przynajmniej, no, w zależności od tego, jaka była waga tego posła i tej ustawy, którą chciał Jelcyn przegłosować. No a trzeba pamiętać, że posłowie teraz coraz bardziej pracują dla Polski, a nie dla pieniędzy, bo przecież ich wynagrodzenia zostały obcięte, prawda? Więc no, być może wszystko przed nimi. A jak waszym zdaniem te wybory europejskie się skończą? Tutaj, jeżeli chodzi o wynik oczywiście, tutaj wskazuje się po pierwsze na to, że w miastach PiS osiągnął, no jednak tych największych, ale nie tylko, osiągnął jednak słaby rezultat, podczas kiedy na poziomie powiatów i na poziomie sejmików osiągnął wynik niezły, ale w miastach słabo. I wskazuje się, że miasta głównie no, są bardziej zaangażowane w wybory do Parlamentu Europejskiego. I po drugie kwestia mniejszych ugrupowań, takich na przykład jak Zjednoczenie Ruchu Narodowego i Wolności, które w tych wyborach również tradycyjnie mają spore szanse, a mają też pewne argumenty przeciwko partii rządzącej, dla której to może być problem, chociażby kwestia imigracji zarobkowej. Tu jest takim argumentem, czy takim punktem, gdzie można Prawo i Sprawiedliwość trochę popodgryzać. A zatem jaki ten wynik będzie waszym zdaniem? Czy tym mniejszym się uda w Parlamencie Europejskim zaczepić? Ja też myślę na przykład o Robercie Biedroniu.
No, znaczy, pytanie jest takie moim zdaniem. O co te wybory będą? Bo wybory wygrywa się o coś najczęściej. Znaczy, jak się ma otwartą, jasną linię sporu postawioną, to wtedy łatwiej jest tworzyć jakąś narrację, czy przekonywać wyborców, że chodzi o coś tutaj. O Europę. No okej, okay, ale Europa nikogo specjalnie nie obchodzi w Polsce tak naprawdę. No co obchodzi to, co się tutaj dzieje? I to nie jest takie oczywiste, dlatego te wybory też mają niską frekwencję zazwyczaj, no bo rzeczywiście w tych dużych miastach ludzie mają większą świadomość, chodzą na wszystkie wybory, a w tych mniejszych, no co ta Europa mnie tam nie interesuje jakoś za bliżej specjalnie. Bliżej mają w dużych miastach też. No właśnie, tak, bo są to lotniska. To jest istotne. Są lotniska, więc mogą sobie wsiąść i polecieć. Nie, mówię, że bliżej mają do punktu wyborczego. To czysto praktyczna sprawa, żeby no oddać tak. głos, to czy jest pytanie, czy te wybory naprawdę są tak ważne, żeby się tam tłuczyć. Pytanie, do tego czy to punktu, będzie niedziela handlowa, czy no, zwykła na też, przykład, to też ma swoje znaczenie oczywiście. Zobaczymy, jak to zostanie ułożone. I teraz nie wiem, czy pamiętacie, pierwsze wybory do Europarlamentu po tym, jak Polska weszła do Unii Europejskiej. Weszliśmy w 2004 roku. Pierwsze wybory, nie wiem kiedy były, ale chyba jakoś zaraz potem, ja dobrze pamiętam, bo byśmy dołączyli wtedy do tego Europarlamentu. Wtedy bardzo dobry wynik miał konserwatywne ugrupowanie różne. Znaczy, w tym referendum unijnym większość była za i to zdecydowana większość. Natomiast potem się okazało, że w wyborach do Europarlamentu postawiliśmy na takich mocnych konserwatystów antyunijnych, nawet bym powiedział. To byli ludzie, którzy przyjechali do Europarlamentu i postawili sobie wtedy na przykład flagi Polski na tych pulpitach, co było taką nowością w Europarlamencie. Moim zdaniem to pokazuje, że jeżeli jest taki silny napór ze strony Unii Europejskiej na Polskę, albo są pewne obawy związane z tym, co Unia Europejska może chcieć od Polski, albo może nam zrobić, to będzie pomagało tym ugrupowaniom konserwatywnym w tych wyborach. W związku z tym nie wiem, czy te małe mają większe szanse niż normalnie. Trochę się wyborcy moim zdaniem zawiedli na Januszu Korwin-Mikke, więc jakby zobaczymy, jak to się ułoży. Natomiast sam PiS moim zdaniem jakoś bardzo, bardzo się pewnie nie będzie bał tych wyborów. Ja sądzę, że wariant mali zyskują, który nie musi się przełożyć na późniejsze wybory parlamentarne, bo w dużych partiach panuje takie przekonanie, że wybory euro zaprogramują potem po kilku miesiącach, bo są tuż przed wakacjami, a tuż po wakacjach, właściwie wakacje, przyjmuje się, że się nie prowadzi kampanii wyborczej, co też jest nieprawdą, już w tej chwili to dotarcie jest. No, w każdym razie ja uważam, że to jest mit, taki jak sławny mit odbicia wahadła, którym nasi politycy myślą od 30 lat już. Że te wybory nie zaprogramują i te wybory będą zasadniczo miały inny wynik od parlamentarnych. Bo groza, proszę zauważyć, że właściwie głównym powodem zaganiania wyborców do urny jest straszenie. Grozą, że PiS odzyska, dojdzie, albo że nie dojdzie, albo że trzeba go odsunąć, albo że Platforma wróci. No, w każdym razie ludzie głosują, się boją, czy wróci, czy wygra na poziomie lokalnym, czy krajowym. Otóż w Europarlamencie to każdy wie, że to, czy tam będzie 20 PiSowców i 15 Platformersów, czy 15 PiSowców i 20 Platformersów, to że generalnie nie ma żadnego wpływu na polskie sprawy, bo tam jest 800 osób i tych kilku polskich, wszystkich 50 polskich europosłów nic nie wpływa na to. Więc sprawa jest tylko symboliczną chęcią okazania sympatii, co blokuje jakby, zmniejsza elektorat do tych takich zagorzałych, którzy chcą iść i swoje polityczne sympatie pokazać. PiS będzie prawdopodobnie... W szczególności może tu chodzić o tych, którzy mają wyraziste przesłanie dotyczące Unii Europejskiej, czyli albo, przynajmniej tak ja sądzę, czyli albo bardzo euroentuzjastycznych, no to właśnie Robert Biedroń powiedzmy, albo ewidentnie eurosceptycznych, tak to, jak Ruch Narodowy. To prawda, ale w ogóle przy mniejszej frekwencji, bo jednak sądzę, że frekwencja nie będzie tak, będzie większa niż w poprzednich eurowyborach, ale nie będzie aż tak wielka jak w krajowych wyborach. To przy mniejszej frekwencji ma znaczenie, że po pierwsze nie ma tej grozy, tak? Mogę pokazać, na kogo ja naprawdę chcę zagłosować. Nie na mniejsze zło, tylko na to, co uważam za większe dobro. I to powoduje taką erozję elektoratu po obu stronach, bo i po stronie PiSu jest bardzo wielu ludzi rozczarowanych PiSem i jego niejakością w sprawach europejskich, jego Ukrainy entuzjazmem, co zwłaszcza wybory samorządowe pokazały na ścianie wschodniej, a zwłaszcza w Przemyślu.
i innymi rzeczami, i w to, że PiS porzucił rolę partii ideowej. No, sprawa inicjatywy Zatrzymaj Aborcję jest tego najlepszym przykładem. I ci ludzie, którzy generalnie nie chcą powrotu Platformy, mogą w bezpieczny sposób PiS-u karać w wyborach, głosując na coś na prawo od PiS-u. Pytanie, czy tam będzie, czy tam się nawzajem te liczne inicjatywy nie wyblokują, bo to jest Kukiz, który nie zamierza rezygnować, bo to jest Wolność z Narodowcami, która być może jeszcze przyłączy organizacje katolickie i skorzysta z poparcia Radia Maryja. I jest jeszcze jeden czynnik, bo chcą bezpartyjni samorządowcy bardzo, jako bezpartyjni europarlamentarzyści wystąpić, bo to jest jednak inna jakość finansowa być bezpartyjnym w samorządzie, być tym jedynym w sejmiku, którego głos decyduje, kto rządzi, to może tak, ale dobra, dość żartu. W każdym razie nie wiadomo, co ci bezpartyjni zrobią, bo im jest najbliżej do Kukiza, ale Kukiz zaczął się od właśnie, kto pamięta, od awantury z tym środowiskiem i uznał ich wszystkich za złodziei i od nich odszedł. Pierwotnie to właśnie ci bezpartyjni samorządowcy mu robili kampanię prezydencką, a później w wyborach parlamentarnych Kukiz się zupełnie innych odciął, zmontował własną listę. No jak widać, było dość z przypadkowych ludzi, którzy potem różne wybory podejmowali. Chociaż pojawiały się już ostatnio koncepcje, żeby wrócić do połączenia właśnie sił Kukiza i bezpartyjnych samorządowców. Więc nie wiadomo, jak to, ale gdzieś tam te 15-20% elektoratu prawicowego na prawo od PiS, to myślę pójdzie. To jest, nie wiem, jak to się porozkłada, bo nie wiem, kto będzie kandydował tak naprawdę, kto te listy w końcu wystawi. I myślę, że po lewej stronie też będzie wielu takich, którzy chcą pokazać, że no, nie podoba im się to, jak Schetyna, prawda, terroryzuje wszystkich tym, że albo ja, albo PiS, i to, co zrobił z Nowoczesną, i to, jak traktuje z buta lewicę wszelką i Biedronia. W Polsce elektoratu ideowo-lewicowego nie jest dużo, ale też jest go kilkanaście procent. I on może... A to jest też elektorat, który w tych wyborach właśnie głosuje w dużej mierze, moim zdaniem. No tak, więc przy niskiej frekwencji te kilkanaście procent to jest znowu 20%. Sądzę, że tak będą. Oczywiście wygra PiS, ale nie tak wysoko, żeby skakać z radości. Nieźle wypadnie Platforma, ale pewnie gorzej niż się spodziewa, bo jednak smród tych donosicieli też na nich ciąży. To nawet ludzi, którzy nie lubią PiS-u, patrzą, jak widzą tych Czechów, prawda, gdzie liderzy opozycji składają wspólną deklarację, że nie życzą sobie, żeby jakiś europarlament się wtraniał we wewnętrzne czeskie sprawy, to Polacy jednak, no, nawet ci, co PiS-u nie lubią, że to jest coś dwuznacznego i pewnie chętnie będą szukali jakichś innych tych. Znaczy, tu myślę, że będzie duży rozdziel. Skoro wspomniałeś o Robercie Biedroniu w kontekście tej lewicy ideowej, to jeszcze rozszerzmy to i pomówmy o nim właśnie, bo on się tu często przewija jako ta nadzieja lewicy, takiej prawdziwej lewicy, nie Barbary Nowackiej, która koniunkturalnie dołączyła do Koalicji Obywatelskiej i zdradziła, tylko tej lewicy właśnie ideowej, ale takiej nowoczesnej, makronowskiej, takiej europejskiej. Nie wiem, czy to porównanie jeszcze jest. No, tak, był Robert Biedroń na początku przedstawiany, ale to był inny Macron jeszcze. No teraz właśnie. To jest, jak mówią Francuzi, to już nie jest Macron, to jest Mikron. Jaką rolę waszym zdaniem Robert Biedroń odegra? Czy to będzie efemeryda, która się skończy nawet jeszcze przed wyborami albo na wyborach, bo po prostu nie zdobędzie 5% w wyborach do Sejmu i do niego nie wejdzie? Czy jednak może efemeryda, ale mimo wszystko o długości życia jednej kadencji, a może nawet dwóch? To oczywiście zobaczymy, ale skoro sobie możemy powróżyć, to tak. W wyborach do Europarlamentu moim zdaniem nie będzie źle. Znaczy, Robert Biedroń chyba już zapowiedział, że będzie kandydował w tych wyborach, po czym odda mandat, czyli będzie taką lokomotywą. No więc kilka mandatów powinni zgarnąć. I to będzie taki wstęp do tego, co się będzie działo w wyborach do Europarlamentu. I teraz zobaczymy, jak oni sobie poradzą ze strukturami, bo oczywiście zawsze jest taki efekt świeżości, który tam daje parę procent więcej i wszystkie te dziwne efemerydy z tego korzystały, i Palikot, i Kukiz też ostatnio... jemu się udało. Mnie się wydaje, że... Znaczy tak, jeszcze jedno. Bo Robert Biedroń sam deklaruje, że jemu przede wszystkim zależy na strukturach. I on teraz się skupia na budowaniu struktur, nie na swojej pozycji medialnej, bo to go nie interesuje, tak deklaruje. Tylko struktury. Stąd ma tego Gawkowskiego, który tam jeździ po tych wszystkich powiatach i stara SLD próbuje przekabacać, żeby jednak weszło do tego, co robi Biedroń. Jeżeli mu się to uda, to mają szansę na coś większego. Natomiast jeżeli mu się nie uda, to moim zdaniem mają szansę przynajmniej na tę kadencję. Ja myślę, że
Doskonale do Roberta Biedronia pasuje to muzylowskie określenie człowiek bez właściwości. To jest naprawdę pusta butelka. Nie ma żadnych poglądów na nic. Wiemy o nim i sam tym epatuje, no bo pomysł, żeby jeździć po kraju, oczywiście to nie pierwszy, ale że robimy więcej i przychodzi publiczność i ona nam powie program, jaki ty masz być. No to jest takie, jak, nie wiem, o Gary Halliwell ze Spice Girls opowiadali anegdotę, że jak przyszła na pierwszy casting i facet prowadzący ten casting powiedział, powiedz coś o sobie, jaka jesteś, tam wesoła, smutna, romantyczna, ona spojrzała mu przejmująco w oczy i powiedziała, powiedz ty, jaka mam być, to taka będę. No to jest coś takiego Biedroń robi. I to wbrew pozorom to się wcale tak dobrze nie sprzedaje na dłuższą metę, ale na razie każdy sobie może w nim zobaczyć tego, kogo chce. Ale w tej swojej książce i w taki był wywiad niedawno dla Papu, gdzie on jasno te swoje jakby takie lewicowe wartości deklarował i antykościelne, i proaborcyjne i tak dalej. I mówił też o tym, i to takie socjalne również, i mówił też o tym, że u niego będzie taki sito właśnie, że nie ma miejsca dla ludzi o nieokreślonych poglądach albo dla takich, których nie będzie pewien przy jakichś konkretnych głosowaniach trudnych także dla wartościach. Gdyby tymi hasłami antyklerykalno-antyaborcyjnymi się wygrywało, no to Partia Zieloni byłaby potęgą, a pan znany pod ksywą Kudłaty być może byłby premierem dzisiaj, a to nie jest elektorat. Na to w Polsce tak naprawdę nie ma elektoratu. Biedroń jest cały czas bardziej celebrytą, który chce coś tam namieszać i może namieszać na tej zasadzie, żeby dostrzegą w nim wyborcy antypisowcy takie narzędzie, które można ukarać Schetynę i Platformę Obywatelską, żeby nie była za bardzo zarozumiała i nie traktowała z buta. Ale w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Europejskiego. Natomiast później, no, oczywiście taki z rozpędu, jak się już tam tych, jeżeli się dostanie kilku reprezentantów Biedronia do Parlamentu Europejskiego, to on co najmniej będzie musiała Platforma jakoś go obłaskawić, coś realnego mu dając. No nie wiadomo, czy on będzie zalicytuje to, że jednak wejdzie sam do tego Sejmu. Myślę, że to też tak płynnie przechodząc do wyborów europarlamentarnych, komu się uda coś odegrać, znaczy z europarlamentarnych, komu się tam uda odegrać jakąś rolę, to będzie się starał też o miejsce w tym Sejmie Krajowym później, licząc na kilka głosów, bo panuje takie fatalistyczne przekonanie, że PiS i tak te wybory wygra i tak będzie po nich rządził w ten czy inny sposób, a ten, kto się załapie do tego Sejmu, będzie miał realną szansę zbudować swoją siłę i znaczenie nie na przyszłość. A jak ktoś pójdzie do Koalicji Obywatelskiej i pozwoli, że Grzegorz Schetyna mu da, obieca pierwsze miejsce na liście z tym, że da potem siódme, ale w takim okręgu, w którym nigdy nie weszło więcej niż trzy osoby, no to skończy jak Barbara Nowacka, która jeżeli w ogóle nie skończyła, to dlatego, że się nigdy nie zdołała zacząć tak naprawdę. No, no właśnie, skoro przeszedłeś do wyborów do parlamentu, to teraz to pytanie. Chyba najważniejsze w tym roku, zaczynającym się 2019, jaki będzie rezultat tych wyborów. Tutaj mamy trzy scenariusze. Pierwszy, chyba najmniej prawdopodobny i nie sądzę, żeby ktoś w niego wierzył, włącznie z najbardziej zagorzałymi politykami antypisowskiej opozycji, czyli że PiS po prostu te wybory przegrywa. Drugi wariant, że wygrywa je bezapelacyjnie i po prostu zaczyna się następna kadencja na tych samych dokładnie zasadach i z tymi samymi regułami jak obecna, tylko może bardziej. No i wariant trzeci, być może najbardziej prawdopodobny, czyli że jest wygrana, ale nie jest to wygrana bezwzględna i zaraz po wyborach zaczyna się walka o to, czy opozycja jest w stanie zbudować koalicję, która władzę PiS-owi odbierze. I to być tym kałużą przyszłego Sejmu, to może marzenie może być wielu mniejszych polityków, powiedziałbym. Czy moim zdaniem to będzie kadencja strukturalnego chaosu, ja bym ją tak nazwał, dlatego, że właśnie nikt nie wygra na tyle, żeby mógł sobie spokojnie rządzić najprawdopodobniej. To będzie wyglądało tak, że jedni będą ciągle drugich podgryzać, podkupować trochę, przekonywać jakąś część posłów, no więc może rzeczywiście będzie tak, że PiS otrze się o 50%, ale zabraknie mu dwóch czy trzech posłów, no i jakby to nawet nie trzeba będzie pożyczać, no wystarczy ich kupić tak naprawdę, czy w jakiś sposób przekonać. Teraz jest taka instytucja leasingu chyba, bo pan Protasiewicz jest takim posłem wydzierżawionym. Jest kilku takich posłów i rzeczywiście tam pewnie będzie można zawrzeć jakąś trudną koalicję i wymagającą i spełniającą pewne warunki brzegowe i tak dalej, i tak dalej, ale ostatecznie moim zdaniem PiS wygra, natomiast to będzie bardzo trudna kadencja, pełna chaosu i smutna z mojego punktu widzenia, bo
od dawna oczywiście wszyscy obserwujemy, jak spada prestiż takiego zawodu, jakim jest poseł, czy zawodowy polityk, i dzisiaj już nikt na poważnie w zasadzie nie traktuje posłów, a moim zdaniem ta kadencja doprowadzi, i to jest jakaś nadzieja może, do pewnego przełomu, to znaczy już będzie tak źle, że mam nadzieję, że się już potem gorzej nie da. Czegoś w rodzaju przesilenia, tak? Coś takiego. Ale to jest stary spór pesymistów z optymistami. Pesymiści właśnie twierdzą, że gorzej się już nie da. Optymiści mówią, że tak zawsze da się gorzej, więc ja byłbym optymistą w tej sytuacji. Ale tak, też rzeczywiście to określenie kadencja strukturalnego chaosu i takiej strukturalnej niemożności. Wielki powrót imposybilizmu, który wydawało się, że został przełamany tym, że po raz pierwszy w 30-leciu była partia, która zyskała większość samodzielną do rządzenia. I nie ma wiecznego, przez 20 parę lat było zawsze, no to jak Wałęsa, ja to chciałem, ale mnie nie dali, prawda? I każdemu nie dali, bo miał koalicjanta i ten koalicjant nie pozwolił i nic się nie dało zrobić, prawda? Obawiam się, że rzeczywiście tak będzie, ponieważ PiS zgubił entuzjazm. No. On jest cały czas wyborem pierwszym na zasadzie, że Polacy nie chcą powrotu pana Jonesa, mówiąc językiem folwarku zwierzęcego, że opozycja, ponieważ zajęta jest właśnie tym wewnętrznym swoim partyjnym interesem, nie jest w stanie przedstawić żadnej porywającej wizji, ale mówmy się, że tak entuzjazmu dla PiSu nawet w takim żelaznym elektoracie, no już może powinien taki najbardziej wojowników twitterowych, prawda, co tam siedzą 500 tweetów w dziennie, że kochamy premiera Morawieckiego i prezes wielki jest, ale to jest naprawdę w procedurach wyborczych, których przypomnę, 100 tysięcy ludzi to jest mniej niż 1%, prawda, i to się w ogóle nie liczy, więc przy tych, jeśli chodzi o te emocje masowe, to one wystygły i ja nie widzę, czym by je PiS mógł właściwie podgrzać, bo sam nie ma na siebie trochę pomysłu w tej chwili. No właśnie, a czy ten pomysł ma Mateusz Morawiecki? Ostatni punkt naszego dzisiejszego programu. Mateusz Morawiecki, którego chyba Jarosław Kaczyński przynajmniej na razie naprawdę serio traktuje jako swojego następcę. Wszystko wskazuje na to, że tak go szykuje, że bardzo go promuje, że wspiera go, wsparł go we wszystkich trudnych dla Mateusza Morawieckiego sytuacjach, choć czasem może nie bezwzględnie, bo na przykład jak spojrzymy na sytuację z prądem i ewidentne niesnaski między ministrem Tchórzewskim, który przy Jarosławie Kaczyńskim jest od dawna, a Mateuszu Morawieckim, to tu jednak minister Tchórzewski pozostał na stanowisku. No ale tak czy owak, Mateusz Morawiecki jako ta nadzieja obozu Zjednoczonej Prawicy, czy umocni swoją pozycję, czy też będziemy świadkami jego, może nie upadku, no ale znaczącego osłabienia? Ostatnio zdaje się, że wicepremier Gowin jakiegoś wywiadu udzielał, w którym powiedział, że w końcu rząd zaproponuje jakieś rozwiązania dla klasy średniej, a rozwiązania te mają być obniżeniem podatków jakimś rodzajem i premier ma to ogłosić zaraz po nowym roku, co oczywiście będzie już częścią kampanii wyborczej. Zresztą moim zdaniem już to wotum zaufania, nieufności, czy jakiekolwiek ono było, też już było takim rozpoczęciem tej kampanii na poważnie. Natomiast no, Mateusz Morawiecki ma swoją szansę w polityce. Pokazał, że umie ciężko pracować i w tych wyborach samorządowych się przyłożył naprawdę. Znaczy w sensie nawet fizycznie bycie w tylu miejscach naraz to był kawał roboty i teraz będzie musiał to zrobić jeszcze dwa razy prawdopodobnie. Znaczy w tych wyborach do Europarlamentu, potem w wyborach do parlamentu. Pytanie, jak cały ten aparat razem z tym się zgra, no bo to też było tak, że on dalej ma sporą nieufność w tym aparacie partyjnym i docierały takie głosy, że premier przyjeżdżał na jakieś spotkanie z mieszkańcami, lokalny PiS stał z założonymi rękami, więc musiał przywozić swoich ludzi ze sobą z ministerstwa, z banku, żeby mu tam pomogli, zorganizowali, plakaty rozkleili i tak dalej, no bo lokalny PiS raczej się stał i przyglądał, jak premier przyjeżdża, ewentualnie na spotkanie przyszli i trzy razy klasnęli w ręce i to wszystko, więc pytanie, czy to się uda jakoś przełamać i czy to się uda zmienić, to moim zdaniem będzie trochę kluczowe. No i też pytanie o sprawa o finanse cały czas, bo tutaj ciągle bardzo dużo obiecujemy, ciągle dużo dajemy, ciągle się pojawiają jakieś nowe możliwości, nowe pieniądze, obniżenie podatków i tak dalej, tylko ile wytrzyma budżet? No tak, to jest oczywiście pytanie wielkie, bo wszyscy się spodziewają w tym roku odpływu koniunktury światowej nawet. To się przełoży na koniunkturę polską i to nie ma siły, no bo to tak jest po prostu. Raz rośnie, raz maleje. To jak na plamy na słońcu. Wpływ na to jest ludzki żaden. Natomiast zakładając, że nie będzie jakiejś wielkiej obsuwy, to znaczy odczuwalnego obniżenia poziomu życia i odczuwalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa życiowego przeciętnego Polaka, to jest tak, że pozycja premiera Morawieckiego rośnie stale. Czy on
przekonuje do siebie część aparatu, ale to jest taki powolny proces. Generalnie jakieś mówiłem, że dwie rzeczy łączą PiS, to znaczy wszyscy są absolutnie wierni Jarosławowi Kaczyńskiemu i wszyscy nienawidzą Antoniego Macierewicza, poza frakcją Antoniego Macierewicza. Otóż kiedy Macierewicz poszedł w takiego swoistego sulejówka, można powiedzieć, został odstawiony, to teraz wszyscy nienawidzą właśnie Morawieckiego, poza frakcją Morawieckiego, która sobie powoli rośnie, no bo to premier rozdaje te wszystkie latyfundia, prawda? To on, zwłaszcza po wyborach europejskich, może być to widoczne. Natomiast w starym aparacie ta decyzja, ten kaprys prezesa, bo to jest tak postrzegane, że komendant sobie kaprysem nagle wyciągnął znikąd jakiegoś małolata, z punktu widzenia tego, co zawsze ja zauważyłem, wiem, że to śmieszne mówić o 50-paroletnim człowieku, że małolata, ale wyciągnął sobie takiego, prawda, kaprysem i uczynił go swoim następcą ponad ludźmi, którzy mają tę cnotę, która była zawsze najważniejsza w PiS-ie. Zauważmy, że to jest zaprzeczenie, kariera Morawieckiego jest zaprzeczeniem podstawy, na której PiS był zawsze konstruowany, że ci, którzy byli w pierwszej brygadzie, ci, którzy byli przy naczelniku w tych najgorszych latach, kiedy wszyscy nas niszczyli, tego oni są na rzecz. A gdzie był Morawiecki w tych najtrudniejszych latach? No niestety, dokładnie przeciwnie. A jak będzie, no tu zakończę stwierdzeniem, którego wszyscy się spodziewają. Zobaczymy. I na tym kończymy nasz dzisiejszy specjalny noworoczny. Zobaczymy noworoczne wydanie programu Wróżenie z faktów. Bardzo dziękuję moim gościom. Rafał Ziemkiewicz, Tygodnik do Rzeczy, Maciej Hutkiewicz, TVP3. Dziękuję. No i życzymy Państwu oczywiście szczęśliwego nowego roku. Łukasz Warzecha, do usłyszenia.